Witam serdecznie, jeśli chodzi o ulubione moje naturalnie filmy dotyczące mormonów. Dzisiaj troszeczkę na temat trzech stopni chwały. Krytykiem, którą w ogóle podzielam z wieloma chrześcijanami, jest brak jakiejś takiej, można by powiedzieć, unikalnej doktryny mormońskiej, która byłaby przedstawiona w Księdze Mormona, bo powiem wam tak, jeżeli nefici istnieli, dlaczego nie widzimy, by wierzyli jak współcześni święci w dniach ostatnich. Te koncepcje, takie jak przykładowo trójteistyczne bóstwo, Bóg, który kiedyś był człowiekiem i zdolność ludzi do tego, żeby stać się bogami, to tak naprawdę niektóre z nauk mormońskich, szczerze mówiąc, które w ogóle nie znalazły się na stronach Księgi Mormona. Mógłbym dodać jeszcze do tego, że do tej listy w ogóle, że taki pogląd, że Bóg przygotował takie trzy stopnie chwały, jak to, co ludzie robią, praktycznie zrobili na ziemi, określi w ogóle, do którego z królestwa z tych trzech oni wejdą, czy telestialne, czy terestialne, czy celestialne. W ogóle na kanale jest bardzo fajny filmik na temat tych trzech stopni. Polecam, żeby do niego sobie sięgnąć. Jest on bardzo, bardzo oryginalny i fajny. Niejaki Oak Norton, twórca promormońskiej strony internetowej scripturnotes.com, jeżeli na taką stronę traficie, twierdzi, że wierzy, iż trzy stopnie chwały są rzeczywiście wspomniane w Księdze Mormona. W takim artykule, który nosi tytuł "Czy Księga Mormona wspomina o trzech stopniach chwały?" Tak. Taki jest ten tytuł tego artykułu. Wydaje się w ogóle, że on dodaje tym czytelnikom, można by powiedzieć, mormońskim, jakieś takie otuchy, ale w drugim akapicie, bym powiedział, jest prawie tak, jakby przygotował ich na jakieś takie drobne, można by powiedzieć, rozczarowanie. Właśnie pan Norton Oak twierdzi, że Biblioteka Pism Świętych Nefitów była po prostu bardzo ogromna, więc kiedy Mormon, człowiek uważany za jakiegoś takiego kompilatora Księgi Mormona, musiał wziąć z całej swojej biblioteki objawienia i zebrać rzeczy, które będą dla nas najbardziej pomocne w naszych czasach, czy w ogóle każdy, można by powiedzieć, fajny fragment doktryny by nam w tym przypadku nie pomógł. No, w tym momencie tak naprawdę ja sam zadaję sobie pytanie, szczerze wam powiem, czy te trzy stopnie chwały nie są czymś takim, można by powiedzieć, wielkim w teologii świętych w dniach ostatnich. Mógłbym zasugerować przeprowadzenie tego badania dedukcyjnego, chociaż musiałbym przyznać, że robienie tego może wprowadzić takie pewne ryzyko. No, Norton wyjaśnia, że czasami ktoś bada Pisma Święte, próbując znaleźć odpowiedź, a następnie znajduje coś, co pasuje z góry do przyjętego pojęcia. No, więc no, na tym polega też logika mormońska, że najpierw jest jakaś teoria, a potem szukamy dowodów, żeby ją udowodnić, prawda? A nie odwrotnie, co jest absurdalne bardzo często. No, niestety tak to jest. Więc Norton pisał kiedyś coś takiego właśnie. Mamy niesamowite objawienie zawarte w rozdziałach nauk i przymierzy. Chodziło mu o 131 rozdział nauki i przymierzy, no oraz kilka wypowiedzi, m.in. 1 Koryntian 15, 2 Koryntian 12. Są to tak naprawdę podstawowe źródła wiedzy, które konkretnie mówią o doktrynie mormońskiej. No to prawda, oczywiście, że sam rozdział 76, rozdział z nauki przymierzy, wyraźnie wspomina te królestwa celestialne, terestialne i telestialne, natomiast rozdział 131 jest nieco bardziej niejasny, ponieważ mówi jedynie, że jeśli człowiek nie kwalifikuje się do tego, co niebiańskie, może wejść do tego właśnie drugiego świata. No, aby w ogóle uzyskać fragmenty z 1 Koryntian 15 i 2 Koryntian 12 na poparcie w ogóle tego nauczania mormońskiego, trzeba by podejść do stołu z takimi wieloma z góry przyjętymi poglądami i z nimi usiąść do tego stołu, przed czym oczywiście przestrzegał właśnie pan Norton na początku swojego artykułu. Norton stwierdzał, cytuję, że wiemy, że ciała zmartwychwstają, tak jak jest to zresztą napisane w 15 rozdziale 1 listu do Koryntian, chociaż potwierdza, że zmartwychwstanie
jest rzeczywistością. Nie mówi w ogóle, że zmartwychwstałe osoby osiągną różne poziomy światła, które byłyby gotowe otrzymać w życiu. Ważne jest również, też powiem szczerze, że należy pamiętać, że 15 rozdział z 1 listu do Koryntian nie ma nic do powiedzenia na temat celestialnego królestwa. Paweł oczywiście wspomina o ciałach niebieskich i ciałach ziemskich, ale nie można tam znaleźć w ogóle jakiejkolwiek wzmianki o czymś, co jest celestialne. To jest taka ciekawa sprawa. Joseph Smith umieścił to słowo w swoim takim Joseph Smith Translation, tłumaczeniu Josepha Smitha w pierwszym liście do Koryntian, 1 rozdział, 15 rozdział. Jednak w ogóle żaden znany grecki w ogóle rękopis Nowego Testamentu nie zawierał w ogóle nigdy tego słowa. Dodanie przez Smitha słowa telestia, ale również ma taką tendencję do podważenia tego, co Paweł miał na myśli, kiedy wspominał o tych różnicach między ciałami ziemskimi, a ciałami niebieskimi, czyli duchowymi. Jak stwierdzał w ogóle Paweł, teraz nosimy obraz ziemskiego ciała, ale po pewnym czasie będziemy nosili obraz ciała niebieskiego. Norton stwierdzał w ogóle, że pierwszą rzeczą, którą musimy rozpoznać, jest to, co zostało nam objawione, co odnosi się w ogóle do sfery istnienia, to, co zostało nam objawione, czyli te trzy królestwa chwały i oczywiście jedno miejsce ciemności. Te cztery miejsca tworzą rodzaj kategoryzacji ludzi, mimo że w ich obrębie może być o wiele więcej, nazwijmy to, gradacji. No, z tym umysłem też tak naprawdę zwraca uwagę na tą przypowieść Jezusa o siewcy, czyli przypowieść o glebie, dochodzi do wniosku, że każdy rodzaj gleby reprezentuje tak naprawdę inny rodzaj tego królestwa, jak i również ciemności zewnętrzne, ponieważ niebiańskie to jest ta dobra ziemia, doczesny to jest ta ziemia cierniowa, natomiast celestialne to jest ziarno, które spadło na pobocze drogi. Ciemność zewnętrzna to w ogóle kamieniste miejsca. Myślę, że w ogóle zgodzicie się, że taki wniosek jest w ogóle daleki od jakiegoś takiego bardziej tradycyjnego rozumienia, że każda gleba mówi więcej o tym, jak ludzie odnoszą się do tego przesłania Ewangelii, a nie o miejscach docelowych po śmierci. Co jednak ma wspólnego z Księgą Mormona? No, wierzę, że ten związek pochodzi właśnie z wersetu zamieszczonego w Księdze Mormona, 9 rozdział, 14 werset. Tam czytamy coś takiego. A potem przychodzi na nich sąd świętego, a potem nadejdzie czas, że ten, który jest brudny, będzie jeszcze brudniejszy, a kto sprawiedliwy, będzie jeszcze sprawiedliwszy. Kto szczęśliwy, jeszcze bardziej szczęśliwy nadal, a kto jest nieszczęśliwy, nadal będzie nieszczęśliwy. Więc odpowiadając temu, co nazywa się właśnie, można by powiedzieć, wzorcami czterema, Norton zakładał, że te cztery warunki, czy też można by powiedzieć emocje, mówią również o miejscach docelowych. Czy to może w ogóle pasować do jakiegoś paradygmatu? No, można by powiedzieć, że prawy to jest niebiański, szczęśliwy to jest doczesny, nieszczęśliwy to jest właśnie telestial, natomiast ten brudny to jest ta ciemność zewnętrzna. Jakoś powiem wam tak szczerze, jak na ironię, po tym jak powiedział on swoim czytelnikom, że doktryna ta znajduje się w Księdze Mormona, kończy tak naprawdę zaskakującym dosyć wnioskiem, bo pisze coś takiego w tym artykule. Osobiście wierzę, że oni, czyli nefici, posiadał tę doktrynę, ale Mormon nie był natchniony przez Pana, aby umieścić ją w Księdze Mormona. Pan wiedział, że otrzymamy wielkie objawienie na ten temat i tak naprawdę nie potrzebowaliśmy go w tym zapisie. Tak więc ten tytuł podkreśla, że doktryna Świętych Dniach Ostatnich o Trzech Stopniach Chwały znajduje się w ogóle w Księdze Mormona, ale w swoim w ogóle podsumowaniu tak naprawdę przyznaje, że tak naprawdę nim nie jest. Ciekaw jestem waszej opinii na ten temat, co myślicie. Cieszę się za każdy komentarz, za każde polubienie tego filmu. Serdecznie pozdrawiam wszystkich.